Gabrysia urodziła się zdrowo i to się stało, i akurat 4 latka skończyła w lipcu. A 25 sierpnia piec poszła spać, zwymiotowała, straciła przytomność, cało sparaliżowało, koniec. Szansy nikt nie dawał do końca i nie dawali, gorączka taka straszna od tego mózgu, to zdało się, że Gabrysianom się... Danieluś urodził się bardzo w ciężkim stanie, tylko z akcją serca. No ja tego nie wiedziałam oczywiście od razu, bo w szpitalu cały czas mi mówili, że jest wszystko w porządku. Później dopiero, że go muszą zawieźć do Prokocimia, do szpitala, więc już wtedy czułam, że jest coś nie tak. I tam jak już zadzwoniłam do szpitala, dopiero tam dowiedziałam się, w jakim stanie jest Danielek. W ciężkim stanie. Jednym z najtrudniejszych momentów dla rodzica jest chwila, kiedy pada rozpoznanie nieuleczalnej choroby. To jest ogromny cios. Każdy marzył o tym, żeby posiadać zdrowe potomstwo. Mówimy nawet o czymś w rodzaju żałoby po stracie marzeń o posiadaniu zdrowego dziecka. To jest czas, kiedy trzeba zmienić wszystko. Dostosować dom do możliwości i potrzeb chorego dziecka. Zmianie musi ulec również organizacja pracy zawodowej. Większość z rodziców z tej pracy musi zrezygnować. Gdy urodziła się Ania i okazało się, że ma tak skomplikowane problemy ze zdrowiem, jakie ma, oczywiście to przewróciło nasze życie, które dotychczas wiedliśmy, o 180 stopni. Ja przez 4 lata zajmowałam się tylko i wyłącznie Anią, konsultacjami z lekarzami, rehabilitacją w domu i poza domem. Właściwie 24 godziny na dobę był to jeden temat. Nie można właściwie niczego sobie w sposób taki planowy zorganizować, dlatego że jego stan zależy od wielu czynników, nawet takich meteorologicznych. Czyli jeżeli jest jakiś dzień, kiedy on jest dodatkowo pobudzony, to ja staram się pracować przy nim, ale praca taka skupiona, taka regularna, no nie jest wtedy możliwa. Już jestem tak zmęczony, że muszę te kilka, dwie, trzy godziny się przespać i wtedy on też śpi, czyli muszę się dostosować do jego rytmu. Dla przeciętnej rodziny poradzenie sobie z taką sytuacją jest niemożliwe bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego tak ważna jest pomoc hospicjum, żeby rodzice uwierzyli w to, że z ciężką, nieuleczalną chorobą dziecka da się żyć. Szukaliśmy hospicjum, bo bez hospicjum no to wiedziałam, że nie damy sobie rady, bo musiał mieć sak, musiał mieć inhalator, musiał mieć tlen. To wszystko musiał mieć w domu. No nas nie było na to stać, żebyśmy sobie po prostu tak poszli i kupili ten sprzęt, a poza tym, żeby miał taką opiekę lekarską też w domu. Żeby nieuleczalnie chore dziecko mogło trafić bezpiecznie ze szpitala do domu, hospicjum musi zapewnić mu wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt medyczny. Wart niekiedy kilkadziesiąt tysięcy złotych i tak się staje, że jego pokój zaczyna przypominać taką mini salę intensywnej terapii. Musi mieć zapewniony stały dostęp do drobnych materiałów medycznych po to, żeby zabezpieczyć dziecko na wypadek dodatkowych zakażeń czy infekcji. My jak weszły do hospicjum, to my są non-stop w połupie, non-stop, a przed tym co miesiąc w szpitalu. Nic nas nie obchodzi. Cernik mi dowiezo, gazik mi dowiezo, co mi kany potrzeba, Gabrysia chóro przyjeżdżają. Krew pobrać, badanie jakie, co pani doktor przyjeżdża. Całe pół dnia tu z panią Paulinką przesiedziały. Jedna kroplówka, druga kroplówka, jakiś zoszczyk. Pani rehabilitantka raz w tygodniu przyjeżdża do nas. Opiekują się, dwa razy w tygodniu przyjeżdża pani pielęgniarka. Pani doktor, gdyby coś się działo, na każdy telefon przyjeżdża. Personel medyczny jest bardzo blisko z chorymi, czyli z dziećmi. Z rodzicami. Daje nam komfort tego, że dzieci są w domu leczone. Czujemy się bezpiecznie w nocy, że nie są to osoby przypadkowe, jeżeli jest jakaś infekcja na przykład. Tylko te same osoby przyjeżdżają do dziecka. Wszystko to ma sprawić, żeby dziecko w domu było bezpieczne, żeby miało zapewnioną profesjonalną, stałą opiekę medyczną. Bo dostęp do opieki medycznej, co dla rodziców jest niezwykle ważny, jest całodobowy i przez 7 dni w tygodniu. Można zapytać, co może pomóc nieuleczalnie choremu dziecku, lekarz, pielęgniarka, wtedy kiedy choroby wyleczyć się nie da. Naszym zadaniem jest zapewnić to,
to, żeby dziecko nie cierpiało, żeby nie czuło bólu, duszności, żeby nie miało przykurczy ani odleżeń i żeby było prawidłowo odżywione. To jest bardzo trudne zadanie. Kiedy stan dziecka jest stabilny, rodzice oswoją się już z chorobą, ze sprzętami medycznymi, to następuje czas na kolejny krok, na wyjście z domu. Początkowo jest to wyjście w towarzystwie lekarza, pielęgniarki na krótki spacer, ale potem te wycieczki mogą być bardziej odważne. Jesteśmy w stanie na przykład zebrać się razem, wyjechać w jakieś miejsce, ponieważ zawsze w grupie jest trochę łatwiej. Michał jest miłośnikiem tramwajów i w czasie jednej z wycieczek, kiedy fundacja zorganizowała bajkowy tramwaj, Michał właśnie w pewnym momencie mógł usiąść w fotelu motorniczego i poprowadzić tramwaj. To było dla niego niezwykłe przeżycie. Byliśmy na wielu wycieczkach. Myślę, że na każdym wyjeździe jest inna atrakcja. Staramy się, żeby na tych naszych wyjazdach znaleźć coś dla każdego, znaleźć czas atrakcji dla dzieci, tych chorych i tych zdrowych, ale żeby był też czas poświęcony wyłącznie rodzicom chorych dzieci. To jest moment, kiedy można się spotkać na wspólnych warsztatach prowadzonych przez psychologa czy pedagoga, posłuchać, w jaki sposób można urozmaicić codzienną fizjoterapię. Mogliśmy na chwilę usiąść, zastanowić się nad swoimi relacjami, żeby było jak najlepsze w tej trudnej sytuacji, żeby częściej zwracać na siebie nawzajem uwagę. To był taki dzień, który spędziliśmy razem też z rodziną, w fajnym towarzystwie, na powietrzu. Michał był przeszczęśliwy, że byliśmy w lesie i myślę, że będziemy go bardzo miło wspominać. Na każdym kroku zaskoczenie. Pobudka, już to, już tam inne zajęcia, już dzieci odbierane są przez wolontariuszy, wolontariusze zabawiają dzieci, no a rodzice mają czas, czy pójść na takie spotkanie, czy na inne, czy w ogóle posiedzieć sobie w ciszy samemu. Niewątpliwie przeżyciem dla wszystkich, takim egzotycznym, był wieczór afrykański. Żeby ten czas opieki hospicyjnej nie stał się czasem oczekiwania na śmierć. Żeby nasze chore dzieci, tak jak ich zdrowi rówieśnicy, uczestniczyły w takim zwykłym, codziennym ludzkim życiu. Żeby miały swoje radości związane ze świętowaniem kolejnych urodzin. Żeby to były bardzo uroczyste mikołajki. Żeby to były spotkania z teatrem, spotkania z książką. Żeby to życie jak najbardziej przypominało życie dziecka zdrowego. Tutaj czujemy się tak jak, że tak powiem, normalnie akceptowalna grupa społeczna, która nie ma jakby żadnych barier przed sobą. Ja też czekam na te wyjazdy, ponieważ mam możliwość spotkania się z innymi rodzicami i myślę, że tutaj po prostu w fundacji stworzyło się takie środowisko przyjaznych ludzi, w którym ja się czuję swobodniej i bezpieczniej. W opiece hospicyjnej ważne jest, aby w sytuacji, kiedy nie można dołożyć dni do życia, za wszelką cenę dołożyć życia do dni. Kiedy dziecko umiera, rodzice nie powinni być sami. Chociaż wydawało mi się, że z mężem jesteśmy na tyle silni, to wiem już teraz, że nie poradzilibyśmy sobie sami. Potrzebne jest wsparcie, żeby ktoś był i powiedział nam, co mamy robić. Ze słowem hospicjum nierozerwalnie łączy się słowo śmierć i my tej tajemnicy dotykamy w naszej codzienności. Rodzice nieuleczalnie chorych dzieci proszą, aby w tej sytuacji nie zostawić ich samymi. Proszą, żeby z nimi być i żeby temu byciu towarzyszyła miłość. Taka przez wielkie M. Podobnie jest w momencie, kiedy przeżywamy już żałobę, kiedy wokoło już nikt nie chce rozmawiać na ten temat. Opieka hospicjum nie kończy się w momencie śmierci dziecka. Prowadzimy grupę wsparcia dla rodziców, bo jak sami mówią, muszą się nauczyć żyć od nowa, w nowej rzeczywistości, bez dziecka. Te wspomnienia z ostatnich chwil w domu, z tych wszystkich wycieczek, nawet wyjazdów na wakacje, pomagają nam łatwiej przeżyć ten okres taki trudny, kiedy już dziecka nie ma, ale zostają zdjęcia, zostają filmy, wtedy jest dużo łatwiej.
5 lat temu pod opiekę Hospicjum Alma Spei przyjęliśmy pierwsze dziecko. Od tego czasu opieką otyczyliśmy 80. Przejechaliśmy setki tysięcy kilometrów. Towarzyszyliśmy rodzicom w momencie, kiedy padało rozpoznanie nieuleczalnej choroby oraz w momencie śmierci dziecka. Trzeba podziękować wszystkim tym, dzięki którym pomoc dzieciom była możliwa. Lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, psychologom, księżom, pedagogom, pracownikom, którzy wspierali nas jakby z drugiej linii, pracownikom biurowym, księgowym, informatykom. Tutaj bardzo dziękujemy wszystkim naszym wolontariuszom, których było przez ten czas bardzo, bardzo wielu. Zawsze wiedzieliśmy, że możemy na nich liczyć. Słowa szczególnego podziękowania chciałabym skierować do darczyńców, których nie sposób wymienić wszystkich. To dzięki Wam mogliśmy robić to, co robiliśmy na co dzień. A na co dzień staraliśmy się, żeby na twarzach naszych dzieci pojawiał się uśmiech. W tym roku 5 lat kończy Maja. Maja, której zdjęcie stało się naszą wizytówką. Maja jest ciężko chorą, ale uśmiechniętą dziewczynką i ten uśmiech wyznacza nam kierunek naszej codziennej pracy. Przez 5 lat zmieniła się Maja. Przez 5 lat również przeobraziła się fundacja. Co potrafi 5-latek? But zawiązać, podlać kwiatek, z klocków wybudować wieżę, klaskać, jeździć na rowerze, kaszką najeść się do syta i książeczki z mamą czytać. Umie tańczyć, spacerować, pięknie prosić i dziękować.